Witamy Państwa bardzo serdecznie na transmitowanej na żywo konferencji prasowej dotyczącej budżetu Dolnego Śląska na rok 2022. O szczegółach opowiedzą Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego, Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego, a także Elżbieta Berezowska, skarbnik województwa dolnośląskiego. W pierwszej kolejności bardzo prosimy o zabranie głosu pana marszałka Cezarego Przybylskiego. Chcielibyśmy państwu przedstawić projekt budżetu. Projekt, dlatego że w czwartek mamy sesję. Jestem przekonany, że ten budżet zostanie przyjęty przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego budżet na rok 2022 to 1 miliard 783 miliony złotych to jest ta kwota którą przeznaczymy na realizację zadań na dolnym śląsku ten budżet ma charakter prorozwojowy i proinwestycyjny jeżeli popatrzymy że 43% budżetu to wydatki majątkowe więc to potwierdza tą tezę o której Mówię i w 2022 roku planujemy dochody wyższe o 469 milionów złotych w odniesieniu do uchwały budżetowej z roku 2021, a więc planujemy również wyższe wydatki o 474 zł w porównaniu do uchwały budżetowej z 2021. 21 roku. Warto dodać, że też w 2022 nie planujemy zaciągnięcia kredytu na realizację zadań, jakie stoją przed województwem dolnośląskim, mimo że jak powiedziałem ten budżet jest wyjątkowo i wybitnie prorozwojowy i proinwestycyjny. Jeżeli chodzi o wydatki

złotych, wsparcie rozwoju regionalnego ponad 97 milionów, edukacja i nauka e, prawie 94,5 i miliona złotych, integracja społeczna prawie 73 miliony złotych, rolnictwo i ochrona środowiska ponad 70 milionów złotych, kultura fizyczna i turystyka e, 37 milionów 600 tysięcy złotych i poz pozostałe Wydatki to prawie 115 milionów złotych. Tu najwyższy wzrost wydatków w 2022 roku w porównaniu z uchwałą budżetową z 2021 roku to transport i ochrona zdrowia. Na transport przeznaczamy, jak mówiłem, już prawie 918 milionów złotych i wydatki. Wzrost tych wydatków w porównaniu do roku ubiegłego to ponad 194 miliony złotych. Na ochronę zdrowia wydatki wzrosły o prawie 208 milionów złotych. Chciałbym też zwrócić uwagę na pomoc finansową, jakie Województwo Dolnośląskie przekazuje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na 2022 rok. Jest to kwota, 44 miliony sześćset trzydzieści tysięcy złotych. Głównie to ochrona gruntów ponad 25 milionów, poprawa bazy sportowej ponad 6 milionów, inwestycje i remonty na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych ponad 6 milionów złotych, dolnośląski fundusz pomocy Rozwo rozwojowej 3 miliony, odnowa wsi milion dziewięćset, konserwacja urządzeń malioracji wodnych. Półtora miliona, realizacja programu edukacji przyrodniczo-ekologicznej dla uczniów Zielony Dolny Śląsk, 500 tysięcy złotych, ale i również takie mniejsze zadania. Teraz prosiłbym poszczególnych marszałków resortowych o przybliżenie też zadań i tego, co będziemy robić, co planujemy zrobić, wykonać w 2022 roku. Na wstępie jeszcze prosimy o zabranie głosu Skarbnik Województwa Dolnośląskiego Elżbietę Berezowską o przybliżenie ogólnych danych. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym podkreślić, że ten budżet prorozwojowy, o którym wspominał Pan marszałek, jest związany przede wszystkim ze stroną dochodową. Jak Państwo zauważycie, po stronie dochodów mamy wzrost o prawie 469 milionów złotych i dochody na 2022 rok wyniosą miliard 733 miliony złotych to jest budżet rekordowy zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Na te dochody przede wszystkim składają nam się podatki. Nasze podatki to jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, czyli CIT oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli PIT. Łącznie to jest ponad 53% naszego budżetu, 926 milionów i to co na pewno Państwo zauważacie to jest znaczący wzrost CIT-u. Mimo pandemii, zarówno w budżecie państwa, jak i w budżetach samorządów regionalnych, ten CIT bardzo mocno rośnie, i w przypadku województwa dolnośląskiego, to jest w stosunku. Do uchwały budżetowej na 2021 rok 272 miliony wzrostu. Ale również chciałabym podkreślić, że nie tylko CIT rośnie w naszym budżecie, ale również PIT. My nie mamy dużego udziału, bo to stanowi tylko 1,6% tego podatku, ale również mamy 11 milionowy wzrost. To, co chceli, chcemy również podkreślić w tym budżecie, to znaczący udział środków na współfinansowanie wszystkich zadań. Które będziemy pozyskiwać z środków zagranicznych, przede wszystkim z Unii Europejskiej, ale nie tylko, bo to będą zadania w ramach 16 programów i samorząd województwa dolnośląskiego maksymalnie pozyskuje te środki. I one znajdują się zarówno w dotacjach z budżetu państwa, jak i środki, które będą bezpośrednio przekazywane do nas z Unii Europejskiej. To jest kwota 226 milionów złotych. Bardzo istotną część naszych dochodów stanowią dotacje, i to jest staraniem zarządu. Pozyskaliśmy. Na przyszły rok dotacje w wysokości 329 milionów złotych. One są związane z bardzo ważnymi zadaniami, między innymi z budową szpitala onkologicznego. W strukturze stanowi to 19%, ponieważ w trakcie roku budżetowego, ale również w poprzednich latach, o te dotacje bardzo mocno zarząd zabiegał. Chcę również podkreślić, że źródłem finansowania zadań samorządu są nie tylko dochody, które macie Państwo zaprezentowane, ale również przychody. To jest taka kategoria, w której się często znajdują kredyty. W naszym przypadku prawie 125 milionów to nie są kredyty. Pan Marszałek już to podkreślał. Proponujemy na przyszły rok budżet bez kredytu. To są środki, które akumulowaliśmy w tym roku na zadania szczególnie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej albo maksymalnie pozyskiwać źródła zewnętrzne, ale również mamy środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To jest prawie 167 milionów pozyskanych przez zarząd, jak również Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz Rządowy Fundusz Polski Ład. Ze wszystkich źródeł możliwych zarząd województwa pozyskiwał w 2021 roku te środki, abyśmy mogli. Mogli to wydatkować w 2022 roku. To, co wymaga podkreślenia również, to jest bardzo wysoka nadwyżka operacyjna. Jeśli Państwo zwrócicie uwagę, to jest prawie 383 miliony zł. To oznacza, że mamy budżet prorozwojowy, to znaczy nie konsumujemy wszystkich środków, które Uzyskamy z dochodów bieżących na wydatki bieżące, mimo że w ramach tych wydatków finansujemy bardzo ważne dziedziny w naszym budżecie, to jest zarówno transport, przewozy regionalne są finansowane z wydatków bieżących, jak i pokrycie ujemnego wyniku finansowego w szpitalach. Czyli to są bardzo znaczące wydatki, a mimo to skupiamy się na wydatkach majątkowych, jak pan Marszałek podkreślił, 43% naszego budżetu chcemy przeznaczyć na wydatki majątkowe to jest 764, ponad 764. I dlatego ta nadwyżka operacyjna y, zgodnie z artykułem 242 ustawy o finansach publicznych jest tak znacząca. Skupialiśmy się na tym, żeby maksymalnie inwestować w tym okresie programowania Unii Europejskiej. Y, w budżecie mamy wprawdzie zaplanowany deficyt to stanowi 383 miliony zł 811 tysięcy, ale chcę podkreślić również, że ten deficyt nie ma charakteru sensu stricte ekonomicznego, ponieważ, jak wcześniej wspomniałam, źródłem finansowania naszych rekordowych wydatków są dochody, które uzyskujemy, które uzyskujemy w ramach przychodów. To, jak państwu wspomniałam wcześniej, kwota 124 miliony prawie 700 tysięcy, to są środki kumulowane w poszczególnych latach, wolne środki które przenosimy na 2022 rok, żeby maksymalnie pozyskać środki z Unii Europejskiej, ale również na zadania inwestycyjne. Na, po stronie rozchodowej jest kwota 75 milionów 300 tysięcy, to jest spłacanie naszego wcześniejszego zadłużenia. I jeśli m, chciałabym to podkreślić, również na następnym slajdzie Państwo zauważycie, że w, poprzednim w poprzednich latach Samorząd Województwa Dolnośląskiego bardzo mocno mobilizował swoje środki budżetowe, ale również też pozabudżetowe, żeby ten kredyt był jak najmniejszy. Jak Państwo widzicie na 2022 rok proponujemy kredyt w wysokości 320, stan zadłużenia w wysokości 328 milionów zł. To jest, prawie zeszliśmy od 2014 roku z tego kredytu o 57%. To widać również, że ta przyszłość i ten budżet na 2022 rok będzie bardzo mocno prorozwojowy, inwestycyjny. Mamy możliwość finansowania inwestycyjnego, a w szczególności pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i z różnych innych funduszy. Również pan Maszajk o tym mówił, ale chciałabym jeszcze podkreślić, że wydatki majątkowe. W stosunku do roku ubiegłego są o 280 milionów większe, natomiast wydatki na zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych o 50 milionów. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu Tymoteusza Merdę, członka zarządu województwa dolnośląskiego. Witam serdecznie. Dwie dziedziny transport oraz sport. Tutaj nakłady są rzeczywiście bardzo duże, związane przede wszystkim z inwestycjami. Zacznę od sportu: 32 miliony złotych w przyszłym roku na sport, z czego 26 milionów na budowę i modernizację bazy sportowej i 7,5 miliona na upowszechnianie sportu oraz rozwój indywidualnych karier sportowych. W przyszłym roku będziemy realizować zadania wespół z gminą Wrocław i z klubem Ślęża w zakresie budowy hali lekkoatetycznej we Wrocławiu. Wespół z Lubinem, gminą Lubin, będziemy budować stadion lekkoatetyczny trzeciej klasy w Lubinie. Będziemy przygotowywać dokumentację z gminą Sobudka w zakresie toru kolarskiego. Również przygotowujemy się z Polanicą do budowy dużego parku rowerowego w gminie Polanica. Oraz przygotowujemy się z, razem z Karpaczem do budowy toru saneczkowego w gminie Karpacz. Także baza sportowa w przyszłym roku zostanie poważnie rozbudowana na Dolnym Śląsku. Mamy nadzieję, że będzie służyć Dolnoślązakom i pomagać w rozwoju karier sportowych, osiąganie nowych sukcesów. Oprócz tego jak co roku będziemy ogłaszać konkurs na modernizację bazy sportowej, która mamy nadzieję również płynie na rozwój klubów sportowych znajdujących się na Dolnym Śląsku. Ponadto zarząd województwa podjął decyzję o uruchomieniu nowego programu sportowego, budowy rowerowych parków umiejętności. Program jak na razie przeznaczony i adresowany na dwa lata do gmin Dolnego Śląska, związanych z budową małych parków MTB dla wszystkich młodych zapaleńców, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie właśnie jazdy na rowerach. Parki, mamy nadzieję, pozwolą im w sposób bezpieczny i kontrolowany rozwijać tę umiejętnością, tak aby w przyszłości pojawić się na single trackach, które na Dolnym Śląsku gminy dosyć prężnie rozbudowują. Jest to sport, który bardzo szybko się rozwija. Mamy nawiązany tutaj kontakt z panią Mają Włoszczowską i mamy nadzieję, że wspólnie ten program uda nam się rozwinąć na Dolnym Śląsku. Oprócz tego 7,5 miliona na upowszechnianie sportu, na rozwój indywidualnych karier sportowych, na stypendia oraz programy związane z organizacją imprez sportowych. Także tak jak wspomniałem na początku, 32 miliony złotych na sport w przyszłym roku zarząd województwa przeznaczył do realizacji. Największa część budżetu 917 milionów to jest pozycja związana z transportem, z czego ponad 650 milionów złotych związana z inwestycjami drogowymi i kolejowymi, cały wachlarz inwestycji, które realizujemy już w tym roku i będziemy kontynuować w przyszłym roku, ale również nowe inwestycje. Spośród inwestycji kolejowych, które są realizowane i w przyszłym roku będą kończone, to na pewno modernizacja, rewitalizacja linii kolejowej Choniów Rokitki, Chocianów Duninów. Rozpoczęte rewitalizacje gryfów Mirk Świeradów, czy też odcinek Piława Łagiewniki. W przyszłym roku będziemy rozszerzać te inwestycje o kolejne odcinki, jak Łagiewniki Kobieżyce. Rozpoczniemy rewitalizację odcinka Jelenia Góra Mysłakowice Karpa czy oraz Mysłakowice Kowary Kamienna Góra. Bardzo oczekiwane połączenia. A również mamy nadzieję, że turystycznie wpłyną na rozwój południa Dolnego Śląska. Ponadto ciekawostka, rzecz od wielu lat oczekiwana. Zarząd Województwa prowadzi zaawansowane rozmowy z firmą PKP. I przeznacza w swoim budżecie na przyszły rok pieniądze związane z rewitalizacją układu torowego w obszarze stacji Dworzec Świebocki. Mamy nadzieję uruchomić w najbliższym czasie pierwsze połączenia na Dworcu Świebockim, tak aby móc rozbudować siatkę połączeń na Dolnym Śląsku, szczególnie w połączeniach aglomeracyjnych. Oprócz tego nowe zadanie również budowa mijanki na odcinku trzebnica wrocław -psie -pole, tak aby móc również w tamtym obszarze rozbudować siatkę połączeń aglomeracyjnych z Trzebnicy do Wrocławia. Spośród zadań drogowych, to co dotychczas realizowaliśmy, czyli budowa obwodnicy Dzierżoniowa. Mamy również budowę wschodniowicy Wrocławia na odcinku Łany Długołęka. Rozpoczęliśmy odcinek na południu Wrocławia Grota Roweckiego do Buforowej. Będziemy czekać na zridy w zakresie obwodnicy Góry, również odcinka od Buforowej do Karkonoskiej. W związku z powyższym te zadania również w przyszłym roku mamy nadzieję rozpocząć, oprócz tego jesteśmy w zaawansowanych pracach z poszczególnymi gminami, tak jak Oborniki Śląskie, strzegą czy świnnica w zakresie przygotowania dokumentacji obwodnicy tych miast i to będą również wspólne realizacje tych zadań inwestycyjnych. Oprócz tego mamy jeszcze zadania związane z budową ulicy Dobroszyckiej w Oleśnicy. Właśnie zakończyliśmy budowę obwodnicy Oleśnicy. Eee, rozpoczynamy pierwsze rewitalizację, modernizację dróg Wojewódzkich w obszarze związanych z dotowaniem ze środków unijnych. Będą to ślady dróg, to szlaki dróg dosyć poważne, dlatego, że to są ciągi dróg z Jawora przez Dzierżoniów, Ząbkowice, aż po Kamieniec Ząbkowicki. Odcinek 3, 4, drogi wojewódzkiej bardzo mocno obciążony ruchem, szczególnie kiedy A4 jest zablokowana w obszarze węzła bilańskiego, czy odcinek ze Środy Śląskiej przez Kąty Wrocławskie, aż po Oławę. Również droga wojewódzka 340, jako alternatywa dojazdowa dla obciążonej A4 ze Ścinawy przez wołów oborniki śląskie do Leśnicy, oraz droga wojewódzka 324 na północy województwa, łącząca głogów przez górę do Rawicza, Także te szlaki wojewódzkie również rozpoczynamy w tym roku, w przyszłym roku 2022, rewitalizować. To w zakresie inwestycji drogowych i kolejowych. Ponadto połączenia pasażerskie kolejowe. Dosyć drastyczny i duży skok związany z finansowaniem tego typu usługi. Ze 146 milionów w przyszłym roku 203 miliony zarząd województwa przeznacza na dalsze rozbudowę i utrzymanie połączeń pasażerskich kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego. 47 milionów na dotowanie połączeń autobusowych krajowych. Tak w większości z grubszych kwot składa się budżet województwa w przyszłym roku w zakresie inwestycji drogowych i sportowych. Dziękuję serdecznie. O kwestiach związanych z ochroną zdrowia, edukacją, nauką, a także rozwojem społeczeństwa obywatelskiego proszę o zabranie głosu marszałka Marcina Krzyżonowskiego. Witam Państwa serdecznie, a więc zacznijmy od zdrowia, rekordowe nakłady w budżecie na rok 2022 rok, bo to niemalże 278 milionów złotych. Przede wszystkim środki te trafią na Poprawę i rozwój infrastruktury szpitalnej w marszałkowskich szpitalach w różnych częściach naszego województwa i do różnych szpitali wielospecjalistycznych w Legnicy, w Obrzychu, Jeleniej Górze oraz Wrocławskich szpitali, między innymi znajdą się środki na poprawę infrastruktury związanej z ginekologią i położnictwem, tak, żeby stwarzać lepsze warunki, jeśli chodzi o opiekę około. Porodową. W budżecie na 2022 rok dużo pozycji y, zajmuje również budowa nowego szpitala onkologicznego. Planujemy rozstrzygnięcie konkursu, y, przetargu na budowę tej y, inwestycji niezwykle ważnej i priorytetowej. Y, oczywiście w budżecie na 2022 rok znajdą się również y, i również będzie to więcej środków na programy profilaktyczne. Będziemy kontynuować nasze działania z tego roku w obszarze profilaktyki chorób nowotworowych oraz chorób kardiologicznych. Dojdą nowe inicjatywy, jeśli chodzi o profilaktykę chorób nowotworowych, dedykowany program skierowany do kobiet w celu wykrywania szybkiego wykrywania i profilaktyki nowotworów szyjki macicy. W przyszłym roku na Dolnośląskie drogi trafi i wyruszy cytobus, tak żeby tą profilaktykę jak najbardziej przybliżać do mieszkańców, zwłaszcza tam, gdzie jest utrudniony dostęp do profilaktyki. Dodatkowe środki trafią do dolnośląskich sanatoriów około 7, 17 milionów złotych do sanatoriów dolnośląskich, szczabno jedlina, lądek długopole. Celem tych inwestycji będzie poprawa. Poprawa infrastruktury sanatoryjnej. Więcej środków również zostanie skierowanych na program stypendialny, który jest nowością w tej kadencji program skierowany do absolwentów wyższych szkół medycznych na kierunkach położnictwo, ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo. Jeśli chodzi o edukację, łącznie 94 miliony złotych, tutaj warte podkreślenia jest kontynuacja projektów stypendialnych adresowanych do uczniów szkół średnich, których celem jest propagowanie i wspieranie uczniów utalentowanych w obszarze szkolnictwa zawodowego. Chcemy wspierać poprzez stypendia ich rozwój, ale także tworzyć pozytywny wizerunek, Szkół technicznych, szkolnictwa zawodowego jako ciekawa alternatywa dla młodych ludzi, jeśli chodzi o dalszą karierę zawodową. Jeśli chodzi o kwestie związane z projektami społecznymi, jeżeli po, po przyjęciu budżetu będziemy chcieli ogłosić już jeszcze w tym roku w grudniu konkursy na bardzo ważne usługi społeczne, jakim jest asystentura w formule konkursu dwuletniego czy w ramach wspierania niezależnego życia dolnośląskie ośrodki czasowego pobytu. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy podejmować działania w celu zwiększania liczby zakładów aktywności zawodowej na terenie Dolnego Śląska, jak i również w ramach umowy długoletniej będziemy wspierać powstanie długo oczekiwanego, niezwykle ważnego zadania, jakim jest utworzenie hospicjum dziedzięcego we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu Grzegorza Macko, wicemarszałka województwa dolnośląskiego. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o rozwój regionalny, to ponad 97 milionów złotych przeznaczone będzie na zadania realizowane zarówno ze środków krajowych, jak i tych ze wsparciem ze źródeł zagranicznych. Lwią część tej y, części budżetu y, zajmuje pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Op Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego jeszcze na lata 2014-2020. To jest ponad 51 milionów złotych, ale w ramach kwot na rozwój regionalny realizowane będzie także zadanie związane z rozwojem geoportalu Dolny Śląsk. Geoportal Dolny Śląsk to jest narzędzie, które służy samorządom, y, tak naprawdę wszystkim, y, którzy potrzebują y, skorzystać z y, tej obszernej bazy danych, bazy zasobów, która jest bezpłatnie dostępna dla każdego zainteresowanego. Oprócz tego, między innymi Going Global, czyli Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza, tutaj w ramach naszego budżetu, a także ze wsparciem środków unijnych realizujemy program promocji gospodarczej, promocji dolnośląskich przedsiębiorców, przedsiębiorstw poza granicami naszego kraju, w taki sposób, aby mogli oni swoją ofertę kierować na rynki, często do tej pory, pory niesprawiedliwe, Penetrowane. Jeśli chodzi o Departament Gospodarki, to będzie on realizował również zadania związane z programem Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej. To jest program, na który czekają samorządowcy z terenu całego naszego województwa. Często Często o to dopytują, dlatego że te pieniądze, choć stosunkowo nieduże, 3 miliony złotych, to są niezwykle istotne z punktu widzenia mniejszych miejscowości. Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej to program, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców najmniejszych miejscowości, tych biedniejszych miejscowości, w których między innymi realizowane są zadania z zakresu budowy chodników przy drogach gminnych czy realizacji zatoczek autobusowych bądź też wymiany oświetlenia ulicznego i tutaj podobnie jak w poprzednich latach 3 miliony złotych właśnie na to zadanie, które będzie rozdysponowane pomiędzy gminy Dolnego Śląska. Zadania z zakresu zarządzania rozwojem regionalnym oraz wsparcie rozwoju gospodarczego to zadania związane przede wszystkim z realizacją wydarzeń, na których również, branżowych wydarzeń, na których również nasi przedsiębiorcy mogą swoją ofertę swoją ofertę pokazywać potencjalnym kontrahentom, a także mogą Nawiązywać kontakty. Jeśli chodzi o zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych, to kwota blisko 5 milionów złotych zarezerwowana w budżecie województwa przeznaczona będzie w dużej mierze na zadanie, na projekt bon na innowacje na lata 2022-2023 to ponad 2 miliony złotych. Także rozwój inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Inteligentne specjalizacje, które, które rozwijamy, które będą miały bardzo dużo, będą miały duże znaczenie w czasie realizacji nadchodzącej perspektywy unijnej. Chcemy, chcemy je rozwijać i dlatego przeznaczamy na ten cel ponad 600 tysięcy złotych. Oprócz tego środki przeznaczone na realizację zadań związanych z. Realizacją programu współpracy Interreg, zarówno jeśli chodzi o współpracę na linii Polska-Saksonia, jak i między innymi prowadzenie wspólnego sekretariatu w ramach programu Interreg Polska-Czechy, a także program rewitalizacji gmin. Jeśli chodzi o rolnictwo i ochronę środowiska, no to kwota znaczna, ponad 70 milionów złotych, przeznaczona w dużej mierze na najważniejsze zadanie. Pod względem kwoty, czyli na ochronę gruntów rolnych. Tutaj 30 milionów złotych przeznaczone na realizację zadań takich jak budowa, modernizacja dróg dojazdowych do pól rolnych, sadzenie drzew miododajnych, czy też realizacja zadań związanych z małą retencją. Kwota 30 milionów złotych, podobna do kwoty z ubiegłego roku, w ubiegłym roku została wykorzystana w 100%. Mamy nadzieję, że w nadchodzącym budżecie w podobny sposób gminy będą chciały korzystać z tych możliwości, które daje program ochrony gruntów rolnych. Ale także zadania, zadania miękkie, czyli odnowa wsi, odnowa wsi, promocja, promocja przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi, odnowa wsi poprzez realizację zadań takich jak dofinansowanie Świetlic wiejskich oto też często zabiegają wójtowie mniejszych gmin, dotacje dla najmniejszych miejscowości, dla czasami sołectw, które, które z innych źródeł nie mogą pozyskiwać środków. My takie środki rezerwujemy w naszym budżecie w wysokości 2 miliony 200 tysięcy złotych, i oprócz inwestycji z tych ten właśnie infrastrukturalnych, są tu też miękkie zadania, takie jak właśnie promocja dolnośląskiej wsi, promocja idei odnowy. Wsi czy też podróże studyjne dla liderów. Odnowy wsi, oczywiście, pomniejszymi pomniejszymi zadaniami w tej rubryce są na przykład kwestie związane z organizacją imprez takich jak dożynki wojewódzkie ale duże zadanie które również jest zawarte w tej kwocie to 1,5 miliona złotych na dotacje na konserwację urządzeń melioracji wodnych dla jednostek samorządu terytorialnego tutaj też każdego roku wykorzystujemy w pełni tą kwotę dlatego że jednostki samorządu terytorialnego składają wnioski i bardzo im zależy na pozyskiwaniu tych środków dlatego zarezerwowaliśmy 1,5 miliona złotych. Bardzo dziękuję. I na koniec o dolnośląskiej kulturze, Krzysztof Maj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Dzień dobry. Ja na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować i Pani Skarbnik, i kolegom z Zarządu. Jak Państwo wiecie, na, na ekranie widać, Dolny śląk zarządza 17 instytucjami kultury. Od 1 lutego 16, 16. I ta nasza składka na współprowadzenie Muzeum Narodowego nie wyparowała z budżetu kulturalne, kulturalnego, a została przeznaczona na podwyżki dla pracowników instytucji, które były wyczekiwane od lat i za to bardzo dziękuję, że to nie zostało, że tak powiem, z automatu zmieszone, ale pozostało, a mało tego gdzieś Pan Marszałek z Panią Skarbnik znaleźli jeszcze trochę i prawie 7 milionów złotych w tym roku trafi do Dolnośląskiej Kultury na podwyżki dla pracowników. Jestem już po rozmowie z częścią dyrektorów i, i wiem i mam zapewnienie, że te środki zostaną w ten odpowiedni sposób wykorzystane. Prawie 100 milionów złotych na kulturę dolnośląską to jest bardzo dobra, dobra pozycja. E, oprócz podwyżek i funkcjonowania tych instytucji e, Rozwijamy też infrastrukturę w dwa teatry. Teatr w Wałbrzychu, Teatr w, Jeleni, w Legnicy, przepraszam, oraz Filharmonia w Jeleniej Górze będą miały dodatkowe środki na na inwestycje. Uruchamiamy, uruchamiamy stypendia artystyczne dla twórców, to jest taka nowość i co jest ważne zachowujemy dosyć dużą pulę 6 milionów 200 tysięcy złotych na ochronę zabytków. Jak Państwo wiecie jedna czwarta zabytków w Polsce jest na Dolnym Śląsku, więc musimy o to dziedzictwo dbać i cieszę, cieszę się, że ta duża pula zostaje. W moim resorcie znajduje się również turystyka, którą bardzo mocno wspieramy. Kolega Tymoteusz powiedział o tym, że rozwijana jest baza sportowa, baza rowerowa, baza turystyczna prywatna jest też bardzo dobrze rozwijana, gminy rozwijają swoją bazę. Będziemy wspierać promocję turystyki. Ja, jak Państwo częściej mnie zna, ja jestem turystą dolnośląskim i bardzo promuję Dolny Śląsk nie tylko zawodowo, ale prywatnie. Nawet rozpocząłem ostatnio biegać na nartach. Nie przypuszczałem, że, że można. Mamy bardzo wiele ciekawych tras i skupimy się na promocji turystyki, takiej rodzinnej, też nie tylko dla profesjonalistów, którzy są zawodowcami albo prawie zawodowcami, ale też pokażemy walory Dolnego Śląska i atrakcje rodzinne, turystyczne dla całych rodzin razem z biurem promocji będziemy zapraszać gości z zewnątrz województwa do, do, do odwiedzania Dolnego Śląska do tego aby tu przyjeżdżać nocować zwiedzać odwiedzać ale również planujemy taki wewnętrzny program dla województwa żeby subregiony nawzajem poznały inne e, obszary województwa no bo czy mieszkaniec Kłodzka był już na Stawach Milickich albo zwiedzał Izery i odwrotnie czy mieszkaniec Zielonej Góry poza e, wchodzeniem na Śnieżkę e, odwiedzał Śnieżnik e, albo e, Pływał po odrze. Więc będziemy starali się tę turystykę aktywnie wspierać, pokazywać, po to, aby lokalni przedsiębiorcy, lokalne gminy zyskiwały turystów. A w kulturze mam nadzieję, że zaoferujemy Państwu bardzo wiele atrakcji do tego, abyśmy z kulturą przebywali na co dzień i pomimo pandemii korzystali z, z oferty instytucji kultury. A jak nie, to przynajmniej odwiedzali biblioteki i czytali książki. Dziękuję bardzo zarządowi Województwa Dolnośląskiego, a także skarbnik Województwa Dolnośląskiego za przekazanie szczegółów na temat budżetu Dolnego Śląska na rok 2022. Standardowo, już po zakończeniu transmisji, przewidujemy czas dla obecnych dziś mediów na rozmowy indywidualne. Państwu dziękujemy bardzo za uwagę. Do widzenia.